Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Paweł Śliwa oraz Rafał Sadoch. Czyli mamy koniec tygodnia i jego podsumowanie to jest zadanie, które postawiliśmy przed sobą, czyli ja jestem technik, Rafał fundamentalista. Będziemy dzielili się opiniami, co się pozmieniało w tym tygodniu, a w końcu mamy trochę większą zmienność, przynajmniej na przestrzeni ostatnich trzech dni. Zaczynamy od eurodolara, który z jednej strony w poprzednich tygodniach oddalił się od 1,08, a w tym z powrotem do niego wraca. Ja się zastanawiam powoli nad samym trendem, bo jeżeli spojrzycie Państwo na wykres tygodniowy, to przyznam szczerze, że jest tutaj pewien dysonans w rynek od dłuższego czasu, licząc praktycznie od początku 2023 roku. Raczej porusza się w bok, niż wskazuje nam jednolity kierunek. Ja swego czasu rysowałem tutaj formację głowy z ramionami, to są te linie zaznaczone na zielono, no ale do jego realizacji daleko, daleko, więc to jest temat na przyszłe nasze spotkanie. A na razie zostajemy ze wsparciem 1,08 i zobaczymy, czy w przyszłym tygodniu uda się je przełamać. Całkowicie się zgadzam z tym, że żadna z par, ani dolar czy euro, nie posiadają takiej średnioterminowej przewagi. No i taka sytuacja może być w najbliższym czasie kontynuowana. Mamy za sobą tydzień, który obfitował w posiedzenia banków centralnych, także jesteśmy po posiedzeniu Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. No, samo posiedzenie zostało gołębio odebrane, no i to obrazuje ta środowa biała świeca. Później dopiero zaczęła amerykańska waluta zyskiwać na wartości. To, co usłyszeliśmy w środę, to to, że no, kiedy nastąpi obniżka stóp procentowych, będzie de facto zależało od napływających danych, że decyzje będą podejmowane z posiedzenia na posiedzenie, że Fed w tym momencie no, nic tutaj nie planuje, kiedy konkretnie zacznie obniżać stopy procentowe, ale tak w dalszej części roku wskazana jest obniżka. Jeśli chodzi o prognozę Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, to oni spodziewają się trzech. W kontekście polityki monetarnej popatrzmy też na to, co robiły inne banki centralne. Wczoraj nieoczekiwanie szwajcarski bank centralny obniżył stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Też także wczoraj Bank Anglii zrobił kolejny mały kroczek do poluzowania w dalszej części roku. Zatem te największe banki centralne przechodzą do łagodzenia polityki monetarnej i to wyraźnie widać na przestrzeni ostatniego tygodnia. Żaden z tych banków, no nie licząc franka w tym tygodniu, nie wysuwa się na prowadzenie, co z punktu widzenia notowania tych walut no nie daje żadnej z nich jednoznacznej przewagi. Zatem to może być tak w dalszym ciągu, że raz jeden bank centralny coś powie, raz drugi, no i notowanie mogą cały czas pozostawać w trendzie bocznym. Patrząc na koniunkturę gospodarczą, no to dzisiaj chociażby poznaliśmy indeks IFO dotyczący niemieckiej gospodarki. On wypadł lepiej niż wczorajsze dane PMI. Wiadomo, nie od wczoraj, że koniunktura w Stanach Zjednoczonych jest bardzo dobra. No i tutaj Europa także nie słabnie, zatem dane też nie wskazuje jednoznacznie na którąkolwiek z tych walut. Euro PLN, choć chwilę zastanawiam się, czy niekorzystniej byłoby pokazać Państwu franka szwajcarskiego do PLN-a, bo Rafał wspomniał, że stopy zostały obniżone w Szwajcarii i to bardzo ładnie umocniło oczywiście naszą jednostkę monetarną. W przypadku euro PLN-a no, nie za duża zmienność. To, co ja mogę zrobić, patrząc z perspektywy raczej krótkoterminowej, bo to jest wykres dzienny, to przesunąć się na niższą półkę, jeżeli chodzi o umacnianie naszej jednostki monetarnej. Okolice 4,33 to są aktualnym oporem i jednocześnie tak długo jak ten instrument pozostanie pod tą żółtą strefą, aczkolwiek tutaj jest ich dość dużo, ale mówimy o 4,33, no to ja cały czas i coraz odważniej będę spoglądał w stronę 4,25. Trend spadkowy na razie pozostaje z nami, a tym samym też te dołki, które są właśnie z roku 2019 mogą, czy też 18 mogą tutaj dopiero zatrzymać nam czarne świece, które pojawiają się na wykresie tygodniowym. Paweł zwrócił uwagę na to, że wczorajsza obniżka stóp procentowych przez SNB umocniła złotego wobec franka i patrząc na to, co będzie działo się w kolejnych miesiącach czy też kwartałach, tak jak mówiliśmy wcześniej, i amerykańska Rezerwa Federalna zacznie obniżać stopy procentowe, wyraźnie powiedziała to, Jerome Powell powiedział to w środę,
I także Europejski Bank Centralny przejdzie w końcu do obniżek kosztu pieniądza. No to przy stabilizacji stóp procentowych w kraju no powinno dalej wspierać notowania polskiej waluty. Zatem to, co się dzieje w tym momencie, ja bym chociażby na notowaniach euro-PLN-a ja odczytuję jako taką lekką korektę w trendzie spadkowym. Perspektywy złotego cały czas są pozytywne. No i właśnie tutaj tym głównym czynnikiem będzie polityka monetarna. Zatem no, ostatni tydzień absolutnie nic nie zmieni w kontekście złotego. Dolar był silny, no i z tego tytułu polska waluta po prostu się skorygowała. Dalej tutaj w średnim i dłuższym okresie spodziewałbym się umocnienia notowań PLN. Złoto to chyba najczęściej wymieniany z instrumentów w tym tygodniu, obok indeksów oczywiście. Czemu? No mamy kolejny wyższy punkt odniesienia, czyli ostatnie to podejście pod 2200 zostało już przełamane, aktualne maksimum jest bliżej 2220 dolarów za uncję. Notowania wygląda tak, aby przyspieszały, albo inaczej to ujmę, korekty, które pojawiły się po ostatnim wystrzale była dość krótka, korekta była dość krótka, tym samym też no, uzasadniałoby to stosowną reakcję popytu. Jeżeli chodzi o ten instrument, no ja muszę tutaj posługiwać się niższymi interwałami, między innymi wykresem dziennym, mimo że mamy końcówkę tygodnia i zwyczajowo ja sięgam po tygodniowe wykresy, po to, żeby wskazać, że taką trampoliną dla wzrostu w ostatnim czasie było 2150. I tak długo jak cena pozostanie powyżej tego układu, no to klasyczna definicja trendu. Wyższe szczyty, wyższe dołki, czy bym chciał, czy nie, zmuszają mnie do tego, żeby spoglądać dalej na północ. Wielokrotnie w tym roku na naszych tygodniowych spotkaniach zwracaliśmy uwagę na to, że w momencie, gdy banki centralne przejdą do obniżek stóp procentowych, środowisko dla wzrostu notowań złota będzie korzystne, no i ta sytuacja pozostaje aktualna. Widzieliśmy w środę, gdy gołębi odbiór posiedzenia Fedu przełożył się na wyrysowanie nowych szczytów wszechczasów powyżej 2200 dolarów za jedną uncję. W momencie, gdy kolejne banki centralne będą przechodziły do łagodzenia polityki monetarnej, no to tak, tutaj złoto cały czas ma szansę na kontynuowanie tych zwyżek, no i no próżno mi tutaj teraz szukać jakichś fundamentalnych argumentów, które przemawiałyby za jakąś bardziej istotną korektą. Oczywiście jakieś zaskoczenia po stronie inflacji mogłyby coś takiego spowodować, no ale patrząc na horyzoncie, no nic takiego póki co nie widać. Ropa. My ją zwykle analizujemy w wariancie amerykańskim, czyli WTI. Są wzrosty w kierunku 82 dolarów za baryłkę. Przestrzeń, która dość często pilnowana jest przez podaż, więc nie dziwi mnie za bardzo duży górny cień, który pojawia się na tygodniowej świecy, bieżącej tygodniowej świecy, czyli próba wyhamowania tych ostatnich wzrostów. Ja tutaj oczywiście odwołuję się do początku roku 2023, kiedy to z tego miejsca notowania WTI były spychane nawet do 64. Na razie takiej odwagi nie mam, żeby sugerować aż tak niskie poziomy, chociażby z racji tego, że ta ogólna tendencja pozostaje wzrostowa, więc 82 dolary to może być tylko i wyłącznie ruch korekcyjny, czy też po prostu mały przystanek w ramach aktualnych wzrostów. No ale o tym przekonamy się, jeżeli cena będzie się oddalała oczywiście 82 dolarów, to wtedy odważniej na południe będzie można zerkać. Patrząc na notowanie ropy, jesteśmy nieznacznie tylko wyżej niż tam, gdzie byliśmy przed tygodniem. Do takiego stanu rzeczy, czy też do dobrej pierwszej połowy tygodnia przyczyniły się relatywnie dobre dane z globalnej gospodarki, które w połączeniu z cały czas z restrykcyjnie przestrzeganymi cięciami przez kraje OPEC Plus i limitowaniem produkcji, no sukcesywnie w niewielkim stopniu, ale jednak wspierały notowania. No i to jest taki trend, który no, daje lekko wzrostowe momentum, czyli cały czas produkcja trzymana w ryzach, no z danymi, które mogą być nieco lepsze od tego, czego się rynek spodziewał jeszcze jakiś czas temu, bo spowolnienie gospodarcze w Europie było bardzo płytkie. Ostatnie dane wskazują na to, że jesteśmy już w czasie lepszej koniunktury poprawy aktywności. W Stanach Zjednoczonych momentum wzrostowy cały czas było relatywnie silne. Takim znakiem zapytania, jeśli chodzi o globalną koniunkturę gospodarczą, pozostają tylko Chiny, bowiem no tam cały czas istnieje niepewność, że stymulacja zarówno fiskalna, jak i monetarna jest niewystarczająca, no i ten oczekiwany na ten rok
5% wzrost będzie nieosiągnięty, no to też po części sprawia, że tamtejszy rynek jest słabszy. Ale dopóki Europa i Stany Zjednoczone będą tutaj prezentowały się relatywnie dobrze, dopóki producenci będą cały czas trzymali tą produkcję w ryzach, no to sytuacja na rynku ropy może nieznacznie, ale jednak kontynuować ten no bardzo powolny, ale jednak trend na północ. Indeksy. Przyznam szczerze, że ich analiza powoli staje się w cudzysłowie nudna, żeby nie powiedzieć może inaczej, ładziła go niepowtarzalna. Każdy kolejny tydzień na amerykańskich parkietach to jest praktycznie nowy szczyt historyczny i to jest chyba stwierdzenie, które jest wymieniane przez wszystkie przypadki w każdej analizie na świecie. Aktualnie S&P pozostaje wewnątrz kanału, oczywiście wewnątrz kanału Bollingera, który jest agresywnie skierowany do góry. Raczej trzyma się jego górnej krawędzi, a ten tydzień zostawia nam znacznych rozmiarów świece koloru białego. 5300 zostało zaliczone. Gdzie to dalej będzie szło? Trudno jest wskazać, ponieważ analiza techniczna, mimo że ma narzędzia dotyczące projekcji, ale te poprzednie, które robiłem, zostały już te bariery pokonane, więc chyba nie mam też odwagi, żeby serwować Państwu tu jakieś nowe ograniczenia. To, co możemy zrobić, to co analiza, w czym jest analiza techniczna dobra, to jest oczywiście wskazywać newralgiczne obszary wynikające z kontynuacji trendu, a trend jest kontynuowany tak długo, jak dołki są na wyższych poziomach. Ten ostatni mniej więcej w okolicach 5180 na S&P należałoby wskazać, więc tak długo jak cena jest powyżej, złego słowa o tym instrumencie powiedzieć się nie da. Jeśli chodzi o kwestie fundamentalne, no to to, co podkreślaliśmy w pierwszej części naszego spotkania, oczekiwania na poluzowanie polityki monetarnej, no to są te nadzieje, które no będą w dalszym ciągu napędzać amerykański rynek akcyjny. Pamiętamy, że jeszcze w styczniu, w lutym, gdy pojawiały się jastrzębie niespodzianki w danych, kiedy rynek wymazywał oczekiwania na obniżki stóp procentowych, wcale nie spowodowało to jakiegoś istotnego cofnięcia, bo wyniki spółek cały czas są bardzo dobre. Jeśli nałożymy na to i dobre wyniki spółek, i relatywnie wysokie momentum wzrostowe, i hossę, jeśli chodzi o spółki technologiczne, no to w momencie, gdy amerykańska rezerwa federalna przychodzi do obniżek stóp procentowych, no to środowisko do wzrostu głównych indeksów jest jak najbardziej pozytywne i próżno tutaj szukać jakichś no, większych szans na istotną korektę. Oczywiście, gdy pojawią się jakieś elementy nieprzewidywane, no to taka owa korekta może wystąpić, no ale dla dużej części uczestników rynku zapewne byłaby traktowana jako okazja do ponownego wejścia na długo na nieco przeceniony rynek. Zatem trend wzrostowy jest aktualny, no i tutaj absolutnie nie można się z nim bić. Trochę bliżej nas, czyli DAX. Sami Państwo widzicie na wykresie tygodniowym, że wzrosty są widoczne, więc te notowania podążają ścieżką amerykańską. Warto podkreślić, że nie tylko DAX zyskuje, bo ile pamiętam, też i francuski CAC, i giełda w Londynie jest bardzo blisko wybicia historycznych szczytów, także ten pozytywny sentyment rozlewa się coraz szerzej też po Europie. Podobnie jak i w przypadku amerykańskiego parkietu. Wydaje mi się, że ja tutaj nie będę miał odwagi, żeby wskazywać, jak długo te wzrosty będą trwały. Kontrakty terminowe ewidentnie wyprzedzają notowania indeksu, bo to, co Państwo widzicie, to są właśnie kontrakty, a tym samym też no, trzeba mieć świadomość, że nieprzerwanie ten proces wzrostowy może trwać. Przesuwam półkę na 18 tysięcy, mniej więcej 150 i to jest kolejny stopień, po którym byki się wspinają. Co ciekawe, i to warto zwrócić uwagę, korekty 1-2 dni maksymalnie, po czym byki wracają na parkiet i mamy nowe wyższe szczyty. Tak było w ostatnich tygodniach, więc tak długo jak ten proces będzie trwał, to ja bym się nie martwił za bardzo o ich kondycję, aczkolwiek mam z tyłu głowy, że takie wskaźniki jak na przykład oscylator RSI jest wysoko, ale powtórzę, to cena narzuca tutaj swoje warunki, a wskaźniki próbują podążać za informacjami, które płyną ze zjawiska ruchu rynkowego, czyli sił rynkowych popytowo-podażowych. I jeśli chodzi o niemiecką giełdę, no to można tutaj oczywiście wymienić więcej zagrożeń niż jeśli chodzi o amerykańską, między innymi sytuacja branży motoryzacyjnej, tej w Niemczech, koniunktura w Chinach, bowiem ona w większym stopniu rzutuje na niemiecką gospodarkę.
No ale kierunek jest dość jasno określony, to jest kierunek północny na głównych rynkach akcyjnych. W dalszej części roku zapewne też możemy myśleć o obniżkach stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny, no i to jest ten element, który także napędza wzrosty w Niemczech. Dopóki no nic tutaj z fundamentalnego punktu widzenia na rynku nie pojawi się, co mogłoby zaburzyć obecne prognozy czy perspektywy, no to dopóty tutaj te wzrosty jak najbardziej mogą być kontynuowane. To tyle, co przygotowaliśmy na dziś. My serdecznie dziękujemy. Zapraszamy Państwa oczywiście na wszystkie inne nasze opracowania. A na koniec musi się pojawić notka prawna, czyli ostrzeżenie o ryzyku. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.